Cześć, witajcie kochani. Zapraszam Was do holu zakupowego z paczek z Timu. Ogólnie zaczęłam nagrywać ten filmik już 2 tygodnie temu, jak przyszła pierwsza paczka. Ale nie mogę znaleźć tego wstępu, dlatego tylko szybko powiem, że kupiłam taki krem na swędzenie dla Enai, dla skumy, dla skóry z egzmą. Jest Enai. Okej? I po prostu tak zaczęłam z tym filmikiem. Kolejne filmiki są już później, więc zapraszam do oglądania. Witajcie ponownie. Trochę minęło od tamtego czasu. Ale przyszła reszta paczek. Dzieci chorują, więc budzą się szybko, co parę minut, ale chcę Wam pokazać, bo chcę się tym zająć, pochować sobie wszystko. A to jest wszystko, co przyszło, więc zacznijmy może od tego, bo mój mąż spakował mi już te paczki, bo chciał zobaczyć. Dzisiaj śmiejemy, że była lekka przepychanka, że mu wyrwałam to. No bo... nie mam nic, tylko żeby zobaczyć, co to kupiłam. Po prostu nie chciałam, żeby mi to wszystko rozpakowywał przy dzieciach, bo chciałam sobie to fajnie wykładać i nagrać. No mniejsza z tym. Nic jakaś tam mega superacznego nie kupiłam, ale troszeczkę tego jest. I no. Na przykład między innymi kupiłam pisuar dziewczyny. Ogólnie, o już dawno, jak Armii miał chyba 2 lata, to chciałam takie coś kupić. Ale to kurczę kosztuje 25-30 funtów. A że tak powiem, u nas to tak kiepsko wyglądało, żeby to było potrzebne, nie? No ale teraz jesteśmy na dobrej drodze. Finger cross, więc sobie zafundowałam, bo było tylko za 5 funtów. Więc ciao, ciao. Tak patrzę, czemu tu jest dziurka. A nie, to jest zablokowane, okej. No, to takie do wykładania, że to... Ale... A, tu zawiesza się. I tutaj siusiu się robi. Bo ogólnie... słyszałam takie parę historii, że jak się chłopcu pokaże, że siekanie do celu jest... wiem, to jest 25 funtów, to był jeszcze taki kołowrotek, a tu nie ma. I tam był właśnie taki kołowrotek, więc zwróciłam uwagę, że tutaj nie ma. I jak się trafi w ten kołowrotek, to wiesz, on się rusza. I właśnie chciałam powiedzieć, że siekanie do celu często pomaga nauczyć po prostu korzystania. No, wiecie o co chodzi. Ten sam temat, właśnie od pieluchowania. Tak, tak, moje dzieci są długie, duże i nadal są w pielucha, bla, bla, bla. Kupiłam Anai takie gacioszki do odpieluchowania. Więcej na temat odpieluchowania, jak uda się nam kiedyś w końcu skończyć, to wtedy poruszę ten temat. Na razie no, kupiłam takie gadki do spania. One są podwójne, wiecie, takie, no nie pieluchowe, ale się nazywa te potty training wielorazowego żywotu. No, w każdym razie takie właśnie majtki do spania dla dzieci, które są na odpieluchowaniu. Zobaczymy, jak się sprawdzą, czy rzeczywiście będą wielorazowego użytku. Kupiłam też parę halloweenowych rzeczy, no nie oszukujmy się. Między innymi, bo robimy w tym roku imprezę halloweenową, która będzie zaraz po naszym powrocie z Polski, ale w zeszłym roku o ten temat rozmawialiśmy, że będzie, żeby możecie się przebrać za Jacka Sparrowa z Piratów, bo chcę sobie zrobić perukę. I ogólnie myślałam, że takie rzeczy są tańsze w Polsce i dlatego zaczęłam googlać na Allegro, ale na tutaj było za 3 funty, kupiłam coś takiego. Nie wiem, na ile to będzie chłamne, ile będzie coś fajnego, ale w Polsce za peruki były chyba dużo kasy, już nie pamiętam. Takie na początku wychodziły mi takie mega drogie, ale chyba pod koniec znalazłam takie nawet tanie, ale wyglądało trochę krwawo. Nie wiem, czy mój mąż to w ogóle ubierze, słuchajcie. To mega mała. To jest niby dla dorosłego. Na pewno będzie mega frajda.
No zobaczymy, zobaczymy, czy to ubierze. Jak nie, to może Arwi, a jak nie, to ten kolor... O, czekaj, bo to jest taka czapka cała, jak tam tu tutaj. Ale to zostawmy niespodziankę na Halloween. Bo ten kolega, co ostatnio się przybierał za Drakulę w Arwiego, że tak powiem, w kostiumie. Na pewno skurczę. Jeżeli mi musisz tutaj wyciągnął, była jeszcze przepaska na oko do tego. Ale z tego się mój mąż dorwał. Co to, co to? On myślał, co on myślał, że to jest? On myślał, że to jest strój kąpielowy na mój basen. To jest chyba druga siateczka na włosy do tego. Nie, może znajdziemy tą przepaskę na oko, bo gdzieś wypadło mi po drodze. W każdym bądź razie to jest na Halloween. Właśnie te Halloweenowe rzeczy chcę sobie pochować. Tu są chyba woreczki na cukierki. To. A, jest. Do zbierania. Trzy są takie. Mamy, w tym roku mamy iść pierwszy raz po ten. Po słodycze, taki plan. No, są. Może nie, nie może plastikowe w tym roku, tylko ten. Cennik mam podam na końcu, bo to muszę skleić screenshota, bo ja nie pamiętam. Bo mi na pewno było mało, no bo kupiła mnie. Jakby było drogo, to bym nie kupiła. Więc jakoś tam. Tylko, że wiecie, ja to często właśnie zmieniam. Wybieram coś, potem przychodzę, przeklikuję i inaczej kupię inne. Tutaj coś wypadło? Nie. Aha. O, tu są takie naklejki z imieniem, co kupiłam, żeby Arwie były ciuchy do szkoły opisać. No to malutkie troszeczkę, ale w sumie dobre, bo akurat idealne na metki, więc mówiłam, że opisywałam długopisem, a tutaj sobie nakleję naklejki. To super, to to się nam przyda. Rozdzielę tutaj na lewo, na prawo. O, to jest chyba ten tego piratu, bo to jest, słuchajcie, kotwica. No, to tego stroju pirata. Ten strój pirata, jak się nie mylę, kosztował 8 funtów. Peruka, czapka, to przepaska na oko. O, tu jest przepaska na oko. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie, ale mój mąż to, wiecie, może się zawstydzi i w ogóle nie ubierze, bo on to czasami tak, wiecie, poczucie humoru może być różne, ale ten jego kolega to jak przyjdą, mają przyjdą tę imprezę, ale to wiecie, jak się znowu spóźnią, na drugi dzień przyjdą, to to. Tutaj są jakieś dekoracje dyniowe. A nie, aha, to jest taki napis, żeby powiesić chyba Happy Halloween. Dlaczego kupuję już na... A to są takie żelki do przyklejenia. A to są jedna dynia, druga dynia. Trzy dynie, aha. No też na porządku patrzyłam inne, a to chyba tego funta kosztowało. Ale pogniotło się. Zobacz to. Na początku oglądałam takie, że pisał Happy Halloween, a potem stwierdziłam, że to są takie te napisy bardzo takie delikatne, bez sensu, bo to nie było na twardym drewnie, tylko właśnie takie papierowe. No i wybrałam te dynie, ale... Widzicie, całe pognięte. Jak to jest, jak się kupuje tanioszkę, ale powiem wam, że za całość tych zakupów zapłaciłam 54 funty, jak się nie mylę. Ale są, no wiecie, te, no, to różne rzeczy dużo. Dobra, co tu jeszcze? Kupiłam Enai do jej kuchni. Zajdzie fryteczki, hamburgerka. Popcorn, kole, taki zestaw size z McDonald's. No, kanapeczka taka, hot dog. Taka inna kanapeczka. Cała ta taska. Zrobię chyba taką niespodziankę i położę jej tutaj na jej kuchenkę. Słuchajcie. Taką popcorn, frytki, burger, kola. I ty, czy ja tu mam jakieś taco? Fajne, takie słodziaki. To też funta kosztowało. To odłożymy tutaj zaraz.
i zrobimy jej poranną niespodziankę. Albo schowam to i dam jej to po tym. Po przedszkolu któregoś dnia. Dobra, tutaj oczywiście znowu czegoś nie doczytałam. No bo ja zrozumiałam, że to będą słodycze w tych torebkach. A to są same torebki, żeby porzucać te słodycze, które były na rysunku, więc no. Nie wiem, co jeszcze z tym zrobimy, bo na pewno nie będę wrzucać jakichś słodycz może. Może będzie mi się chciało, kto wie. Są torebki na słodycze na Halloweenie, że wrzucasz coś tutaj i zaklejasz. No, tylko że tam były właśnie te rysunki z tymi torebkami, były z fajnymi słodyczami w środku. Wiecie, jakieś małe czaszki, jakieś duszki, ten. No. Może zrobimy własne te jakieś pierniczki halloweenowe i poskładamy w to. Mamy imprezę właśnie, o. Albo do szkoły. Zobaczymy. Ale do szkoły nie można trafić dużo. Tu mamy balony na Halloween. Aha, czemu kupuję halloweenowe rzeczy już teraz? Bo są tańsze. Bo są już i są tańsze. Bo wymyśliłam, że robię tą halloweenową imprezę i nie chcę się rozmyślić. A ja się dopytuję o tą halloweenową imprezę codziennie, słuchajcie. Mamy tutaj główną tą umowę, że chodzi do przedszkola, żeby zdobyć przyjaciół, których zaprosi na halloweenową imprezę. Raczej z przedszkola nikogo nie będziemy zapraszać, bo tylko, no nie, tylko my i może ci znajomi, którzy nie przeżyli ostatnio. Ale tak. Są takie czynności w ciągu dnia, taki plan dnia. Zaczynam kupować takie rzeczy, trzeba się pogodzić z rzeczywistością i zacząć używać takie rzeczy. Co prawda takie, wiecie, większe fiszki. Ten z nastrojami, co kupiłam ostatnio. To powiem wam, no, Arvi zaczął więcej wyrażać słów. Nie pokazuje na to, ale nie wiem, mówi więcej, że jest happy, sad albo coś. A Enaya mówi, I'm happy. Podchodzi do tablicy i klika mi, że ona jest happy, czy tam inne jakieś no, emocje. Więc stwierdziłam, że taką kolejną też sobie zamontujemy gdzieś w domu. To nie jest jakoś tam mega, wiecie, profesjonalne. Wiecie, typu, że plan dnia, że co po kolei robimy, ale są takie czynności od rana do wieczora, które się wykonuje i mi się wydaje, że to może być coś fajnego dla nas do sprawdzenia. Dobra. To coś znowu nie doczytałam. Kurde. Jakieś pająki kupiłam. A nie, tu jest Happy Halloween do powieszenia w domu i tu są właśnie takie pojedyncze, słuchajcie, literki, ale to nie będę tak otwierać, bo pogubię to, wiecie, o co chodzi. Jest Happy Halloween i to będziemy, wiesz, i to jest taka tasiemka czarna do tego, a to jest takie do przykładania, znajdziecie, przez dziurkę. O, tutaj spadło, tutaj, to niebieskie, takie szydełko prawie. Prawie tych halloweenowych rzeczy kupiłam. Tu kupiłam coś, co zrobiło szał na Wielkanoc. Tylko powiedzę, że rozmiar jest dużo mniejszy, bo na Wielkanoc był, wiecie, te buźka zająca, jajka, kurki, coś, oczka i uszka do klejenia. A tutaj widzę, że to jest dużo mniejsze, ale jest, tam było 8, no, 8 jest napisane. 8 było właśnie, dlatego kupiłam, bo to się mega moim dzieciom spodobało, właśnie na robienie takich, słuchajcie, postaci, nie? Tu jest dynia, czarownica, mumia, wielkołak, Dracula, no. I to chyba też zmieniłam z oryginalnego pierwszego, który widziałam. Kliknęłam w jakieś inne i chyba może, no też nie wiem, no może tam też było to po prostu małe. Dużo mniejsze niż tamto, ale z drugiej strony to przecież na klejach, na papierze, nie? To jest właśnie fajnie, bo jest różne twarze do wyboru. Wiecie, o co chodzi, że są dwa czy trzy rodzaje oczu, więc w sumie oprócz tego to jeszcze można coś tam, my potem zazwyczaj robimy inne rzeczy. W ogóle muszę powiedzieć, że mam takie pomysły, żebyśmy porobili laurki dla moich rodziców od dzieci i może już kartki świąteczne byśmy zabrali ze sobą w październiku do Polski, żeby dać osobiście, ale szkoda, nie wiem, czy będą takie ze zdjęciem naszym, czy nie. Dobra, tutaj mamy chyba... co to jest? Aha, kolejne te takie torebki na słodycze. Ja jestem głupia, ja na pewno myślałam, że tam będą słodycze w środku.
Ja serio myślałam, że będą cudzysze w środku. No cóż, no nie wiem, no, co z tym będziemy robić. Może za popcornem wypełnimy albo coś. Nie wiem, na pewno nie będę robić jakichś czaszkowych, o, tu kupię czaszkowych wypieków czy coś. Tu kupiłam coś dla pirata złoto. Takie są małe troszeczkę te pieniążki, ale są. Trzeba wszystko pochować. O, i tu jest luneta jeszcze też dla pirata, bo stwierdziłam, że to się wyciąga. Powinna się wyciągać. Zobaczymy, czy to będzie działało. Bo stwierdziłam, że nie wiem, kto się przebiera, czy syn, czy mąż. Ale ktoś się przebiera. Nie, nie wiem. O, tak troszeczkę się wyciąga. Okay? Troszeczkę. Nic nie widać. Widzę biały punkcik. Albo jest taki mega zoom, czekaj, że... Nie. Za 56 luneta nie pokazuje, słuchajcie. No, no nie pokazuje. No. Dobra. Potem tu kupiłam jakąś torbę. To torba taka miała być. Aha, wybieram złożoną i lecę. O, ale to jest mała. Mała kosmetyczka trochę. Mała też. A nie, to nie jest torba. Kurde, to jest storage. To miało być takie pudło pod, na zabawki pod puszku. Może jak je mega naprostuję, to będzie. Ale rozmiar nie daj się. Ale to będzie dobre, wiecie na co? Ja używam, kupiłam na jej takie inne do segregowania jej rzeczy do włosów i tak dalej i te wszystkie jej make-upy, Enai make-upy, słuchajcie. To zrobimy, słuchajcie, kosmetyczkę Enai, bo ona ma tyle tego do włosów i do make-upu, że normalnie, ale na razie chyba może tutaj tego Halloween wtedy będzie dobrze zabezpieczony. No to kosztowało chyba dużo, bo ja myślałam, że to jest dużo większe. To mi się wydaje, że było nawet 3 punkty. I właśnie ja myślałam, że to coś lepszego będzie. No niestety. Tak to jest, jak się robi zakupy w nocy i się myśli, że coś przeczytało, a się nie przeczytało. Chyba, żebym się wtedy nie bardzo nie podzieły. Dobra, co tu dalej mamy? Tu jest... Co to jest? To są te zadania z matematyki, czy z polskiego. Czy nie z polskiego, z liter, no, do nauki pisania. Żeby jeździć długopisem po takim, wiecie, wklęsłych... Myślałam, że wzięłam matematykę też w końcu, ale chyba wzięłam tylko te litery. No, do ćwiczenia nauki pisania. I tu są takie długopisy. Jest taki jeden długopis wymięty w kładę. Właśnie do preschool alfabet. Zobaczymy, czy to będzie zdawał egzamin u nas, czy Arwi będzie tym zainteresowany, albo Enaja. To jej się przyda. Jak tak, to kupię po prostu. Zacznę kupować więcej takich rzeczy, bo na razie to wiecie. Ja patrzyłam ogólnie za matematyką na początku takie, wiecie, zadania, bo Arwi ma to zadanie domowe, co robi. O. To bardzo mu się podoba zadanie domowe, tylko ma problem, że to jest na telefonie, a chciałam taki kupić też w papierze i widziałam, ale widać ostatecznie z koszyka wyszło. Tu są naklejki jeszcze halloweenowe, takie z metra. Kupiłam na Wielkanoc takie dwie i powiem Wam, że była frajda, a tak jeszcze mega dużo zostało. Więc to będzie też pewnie na parę lat. Tu kupiłam właśnie, a propos tych planów dnia i tak dalej. Chciałam kupić coś takiego, żeby były... O. O, ona ja się obudziła, więc dokończymy to później. Bo niedużo nam zostało, to położę do drugiej torby i to pewnie już jutro, bo tutaj nie wrócę dzisiaj. Dobra, więc do zobaczenia jutro. Coming! Dobra, kochani, dokończę, bo włożyłam wszystko oprócz pisuarku. No, więc jeszcze zostało mi do pokazania Wam ta druga przesyłka.
I tu mam planer menu na cały tydzień i shopping list. No, taki plan jest, żeby to planować, co będę gotować. To nie jest taka zmywalna tablica, tylko to są kartki papieru, taki, wiecie, nie wiem, czy na magnes. Chyba miało być na magnes, ale nie jest na magnes. Nie wydaje mi się. Po prostu do wypisania i po tygodniu w dzięciu. Dobra, to mamy dalej. Tu jest takie no, odhaczanie właśnie obowiązków domowych. Taki plan jest, że tutaj będzie właśnie bycie, mycie zębów, siadanie, o toaletę i do odhaczania. Taki plan jest, zobaczymy. Jak to będzie wypalić, to myślimy o czymś innym, ale właśnie chciałam zrobić takie, że jakby na łazienkę, na dół, poranną i wieczorną. Mam trzy takie, były w zestawie trzy. No, zobaczymy, jak to pójdzie z wykorzystywaniem. I tutaj mam torbę. Zobaczmy, co z tej torby. O, dużo ma. Torba z myślą podróży do Polski. I może moje siłowni i basenu. No. Taka prosta, zwykła. Tutaj jest też wolna przegródka. Tu jest też przegródka. Jedna, druga. I w środku też są dwie przegródki. I jeszcze zameczek tutaj, więc... muszę powiedzieć, że oczywiście lepiej wyglądała na filmiku od nich. Ale nie powinno być źle. Myślę, że jest dobrego rozmiaru właśnie i na basę, i na siłownię. I dlatego wam to pokazuję, bo się zbieram na mój pierwszy basen. I tutaj wziąłam, co ja tu wziąłam? Aha, organizator na do samochodu. Na pewno siedzenie chyba. Tak mi się wydaje. Do podeszenia na siedzenie za tobą, w sensie dla dzieci, będzie tutaj się wkładać. Ja już kiedyś próbowałam kupić inny organizator do samochodu, ale tamten to było takie bardziej pudełko, które ma być między dwoma siedzeniami, no i było nie bardzo. Dobra, tu jeszcze wzięłam inną torbę, taką bardziej do składania, taką ala. Wiecie, do włożenia do torebki, ale potrzebuję drugą torbę. No. I tą sobie wezmę dzisiaj. Bo to można, wiecie, jest bardzo malutka. Tu masz zameczek, jedna duża kieszeń. Nie wiem, czy w środku coś jest, ale to było właśnie, żeby włożyć ręcznik, ciuchy na zmianę. I tak dalej. No i to chyba już jest wszystko, co kupiłam tej nocy. Okej, okay, coś jeszcze jest. Ale za cholerkę nie wiem, co to jest. Na serio? Jakieś śrubki? Muszę zobaczyć, co kupiłam, bo naprawdę nie mam pojęcia, co to może być. No i to tyle na dzisiaj. I w tym filmiku mam nadzieję, że wasz, moje zakupy się spodobały. Za tą torbę dałam 2 funty, a za tą torbę dałam 8 funtów. Jakoś między nimi dwoma nie jest za duża różnica. Oczywiście ta droższa jest troszeczkę lepsza. Po pierwsze, to jest jedna tylko warstwa takiego plastiku, a tutaj są dwie. I mi się wydaje, że tą jak wypełnisz, to wygląda dużo lepiej. A tu po prostu jest taki woreczek jak na zakupy, tylko w formie torby. Ale tu są dwie przegródki. O, to nie jest przegródka, tu jest przegródka, tylko myślałam, że to jest druga kieszeń, a to jest, wiecie, no, więc tu jest tylko taka jedna. Ale i tak
fajnie. Dobra, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się moje zakupy podobały. I na razie, pa, pa!